Już rok od chwili, gdy stowarzyszenie nasze zadało publicznie pytanie, zarówno prezesowi Sądu Najwyższego, jak i ministrowi sprawiedliwości, na jakiej podstawie działają izby, tak zwane izby, zarówno lekarskie, jak i budowlane, jak i prawnicze, jak i pielęgniarskie. Otóż, jeżeli polska konstytucja, czyli najwyższy akt prawny, gwarantuje wolność zrzeszeń i stowarzyszeń, to dlaczego akt niższej rangi, typu jakaś tam ustawa, zmusza obywateli do przynależności zawodowej do jakiejś tam korporacji? Jedyne wytłumaczenie jest takie, że chodzi po prostu o spacyfikowanie inteligencji w danym kraju. Odpowiedź jest prosta. Jeżeli. Nie mamy wolności wypowiedzi, jeżeli nie mamy wolności badań, to taki, takie państwo jest całkowicie spacyfikowane i potwierdza fakt, który premier Morawiecki przed kilkoma tygodniami publicznie ogłosił, że Polska jest własnością kogoś z zachodu. Oczywiście tym kimś. Z którego Polska jest własnością, City of London Corporation, państwo istniejące co najmniej od 700 lat i państwo, które od co najmniej XVII wieku dokonuje większości przemian w naszym kraju. Proszę zauważyć, że jeżeli zamkniemy czy zlikwidujemy wolność wypowiedzi i wolność badań, to wszystko będziemy musieli wykonywać na zasadzie instrukcji, czy jakichś tam yy, danych otrzymujących od kogoś. No tak, ale jeżeli ta instrukcja jest błędna, czy te procedury są błędne, to będzie musiało umrzeć kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby ktoś wycofał te procedury. Mamy przykład bezpośredni. W Stanach Zjednoczonych. Firma farmaceutyczna wprowadziła lek o nazwie Viox, który rzekomo miał być doskonałym preparatem przy chorobie reumatycznej. Musiało umrzeć ponad 100 tysięcy ludzi na choroby serca, zawał serca, zanim ten preparat został wycofany z rynku. No i teraz mamy taką sytuację. Jakaś tam firma, oczywiście olbrzymim potencjałem ekonomicznym, mówi do ręki. A nie do ucha odpowiednim urzędnikom, którzy zgadzają się na wprowadzenie tego preparatu na rynek. Następnie lekarze nie mogą zgłaszać powikłań, bo to jest wbrew procedurom, bo po to jest izba, żeby pilnowała, żeby lekarze nie mówili czegoś, co jest sprzeczne z interesem danego przedsiębiorcy, czyli danej korporacji. Dopiero jak umrze ponad 100 tysięcy ludzi, to nagle się budzą odpowiedni, Osobnicy i zaczynają wycofywać preparat z rynku. Takich przypadków mamy w Polsce bardzo dużo. Co rusz słyszymy, że główny inspektor sanitarny wycofuje jakiś lek, bo coś tam było nie tak. No dobrze, a gdzie są badania, które by wskazywały, że ten lek rzeczywiście działa i że jego skuteczność jest potwierdzona w warunkach polskich? Dawniej był Instytut Leków, który publikował miesięczne biuletyny, w których wskazywał. Jakie są warunki stosowania danego jednego czy drugiego preparatu. A w tej chwili tych informacji lekarze nie otrzymują. Czyli wszystko się dzieje na zasadzie ich procedur. A komu służą procedury? Procedury służą tylko i wyłącznie fabrykantom produkującym dany lek. Bardzo prosta odpowiedź na to. Jeżeli ja mam wyprodukować 100 tysięcy opakowań, to ja muszę wiedzieć, że te 100 tysięcy opakowań zostanie sprzedanych. Jeżeli nie będę mógł sprzedać tych 100 tysięcy opakowań danego leku czy danego preparatu, to niestety skutek będzie taki, że to będzie moja strata. Jeżeli natomiast uda mi się wprowadzić ten lek do procedury, no to państwo zakupuje ode mnie hurtem ten cały preparat i nie moja głowa i nie, moje, nie, nie boli to mojej kieszeni, co się z tym potem stanie? Ważne, żeby mi zapłacili. Proszę zauważyć, Minister radziwił jako wielki sukces swojej rządów, ocenia wprowadzenie tak zwanej systemu szpitali połączonych w sieć. No przecież jest to wierutna bzdura dla każdego, chociaż trochę myślącego człowieka. Jeżeli wszystkie szpitale będą musiały wykonywać te same procedury, to dlaczego jedne mają się nazywać? Powiatowe, drugie wojewódzkie, a trzecie jeszcze inaczej. Przecież te same będą procedury. Jeżeli wszyscy muszą wykonywać te same procedury, to po co robić specjalizację? I tak wszyscy będą musieli wykonywać to samo. Prowadzony system zwany siecią szpitali jest niczym innym jak tylko zwiększeniem zysków konkretnych producentów rozmaitego rodzaju sprzętu medycznego. Proszę zauważyć, że w takiej sytuacji nie będzie różnicy pomiędzy leczeniem w jednym szpitalu czy w drugim. Żaden lekarz nie będzie się musiał starać o dobro pacjenta, tylko będzie pilnował wykonania procedur, bo te procedury będą finansowo wpływały na stan szpitala i jego pensję, jego wynagrodzenie. No to po co on ma wymyślać nowe metody, nowe lepszenia? Leczenia chorych, kiedy o wiele tańsze i łatwiejsze będzie przestrzeganie procedur. Wracając do izb lekarskich czy budowlanych, jeżeli wszyscy członkowie takiego przymusowego zrzeszenia będą musieli wykonywać te same czynności i nie będą mogli uwag, czy zauważonych negatywnych skutków danych procedury publicznie przekazywać społeczeństwu, to będziemy mieli kolejne preparaty, tak jak z tym vioksem, że 100 tysięcy ludzi będzie musiało umrzeć, zanim ktoś tam u góry zareaguje. Czyli innymi słowy, te procedury działają tylko i wyłącznie w interesie producentów i przyczyniają się do depopulacji danego społeczeństwa. Proszę zauważyć, że już w 1971 roku, tak zwany Komitet Rzymski, zadecydował, że Polska ma mieć 15 milionów 300 tysięcy obywateli. I w ciągu ostatnich 40 lat, wszystkie praktycznie posunięcia tak zwanego rządu warszawskiego, jak nazywa to Grzegorz Braun, idą w tym kierunku. Polskim przedstawicielem w tym komitecie był niejaki. Kapitan, czy major UB, pan Kołakowski, potem pracujący w pionie wychowawczo-oświatowym jako profesor filozofii. Nikomu to nie przeszkadzało, że właśnie przyczynił się do tego, że Polska ma być zdegradowana o 50%, To znaczy liczebność populacji polskiej. Jeżeli przyjmiemy te dane, które podała prasa niemiecka, że już ponad 8 milionów obywateli Polski wyemigrowało, a Przypomnę, w 1974 roku było nas już 40 milionów. Teraz jest tylko 38 odjąć 8, które wymigrowało, to znaczy, że aktualnie w Polsce jest tylko 30 milionów obywateli odliczając mniejszości to może się okazać, że w Polsce jest tylko około 20 kilka milionów już. W związku z powyższym, wszystkie procedury mają ten sam cel, nie wychylać się, wykonywać to, co nakazał ktoś tam. I najczęściej ten ktoś nie posiada odpowiedniego wykształcenia, które by pozwalało mu na opisanie czy stworzenie jakichkolwiek procedur. Proszę zauważyć, że te osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie, zajmują się nauką, zajmują się leczeniem. Natomiast urzędnikami najczęściej zostają osoby, które mają minimalne wykształcenie w danej dziedzinie. Po prostu nie mogą sobie poradzić na normalnym rynku pracy idą do urzędu na ciepłą posadkę. W urzędach najczęściej zatrudnieni są znajomi króliczka, a nie jakieś osoby, które reprezentują wyjątkową wiedzę czy wyjątkową innowacyjność. Urzędnik ma po prostu wykonywać polecenia odgórne. Jest to typowa piramida Rothschilda, która mówi, że na czele tej piramidy są ci, co powinni być, natomiast do utrzymania danego statusu quo mają służby specjalne i policję, w razie ostateczności wojsko, a na dole jest ten cały motłoch, czyli generalnie większość społeczeństwa. Jest to jedyny argument, który przemawia za utrzymaniem przymusowych zrzeszeń typu Izby. Chcąc uspokoić trochę opinię publiczną, ostatnio rząd zaczyna się przychylać do wypłacania odszkodowań osobom poszkodowanym przez procedury. Głównie przez system szczepień przymusowych. No, jest to oczywiście wierutna bzdura, dlatego, że rząd nie posiada żadnych pieniędzy. Rząd może tylko podnieść z kolei podatki, czyli znowuż okraść społeczeństwo pod pretekstem, że potem z powrotem jakiejś części tego społeczeństwa zwróci część poniesionych kosztów, yy, oczywiście po odliczeniu prowizji dla siebie. Proszę zauważyć, że. Wszelkiego rodzaju wprowadzane u nas odszkodowania, tak zwane rządowe, powodują, że producenci danych preparatów czy danych leków są coraz bardziej bezkarni. On może w tej swojej ampułce podawać zwykłą przysłowiową wodę święconą i będą mu za to płacili. On nie musi dbać o jakość preparatu bo on nigdy nie zostanie skazany za to. To, co wprowadził prezydent Reagan w 1986 roku, czyli ten sąd medyczny zwalniający praktycznie producentów odpowiedzialności karnej za skutki produkowanych przez siebie preparatów, jest obecnie, czy chce być obecnie wprowadzany w Polsce. No i możemy to łatwo prześledzić. Dwa lata temu w związku właśnie z sytuacją na rynku szczepień specjalnie przyjechali do Polski tak zwani doradcy amerykańscy. Musimy się cofnąć o 20 lat. W 1980 latach w Ameryce zaczęto wprowadzać na siłę system rockefellerowski, czyli medycynę, która ma dawać zysk. I to duży. Muszę tutaj przypomnieć historię Rockefellera. Jest to pan, którego majątek powstał, jego pradziad, na sprzedaży nafty jako najlepszego preparatu na choroby nowotworowe. W tym czasie sprzedawano butelkę nafty, za około 35-37 dolarów, a konia można było kupić za około 10 dolarów. Czyli majątek Rockefellera powstał na nafcie. Tyle, że nie na nafcie sprzedawany do samochodu, bo w tym czasie samochodów nie było, tylko na nafcie sprzedawany jako środek medyczny. Widzimy to co jakiś czas w Polsce. W stanie wojennym także była grupa ludzi, która oszukiwała. Yy, społeczeństwo sprzedając rzekomo czystą naftę jako lek przeciwnowotworowy. I ostatnio po 30 latach słyszałem, że w rzeszowskim czy lubelskim znowu się sprzedaje czystą naftę jako lek przeciwko nowotworowy. Czyli jak pokolenie dane umrze, to można z powrotem ten sam preparat wprowadzać bez ryzyka poniesienia strat, że ludzie nie będą chcieli kupować. Natomiast Nikt nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż tego leku i za skutki negatywne. Na marginesie mała dygresja. Ostatnio obserwujemy wysyp reklam w telewizji środków rzekomo przeciwkrypowych, środków przeciwko przeziębieniu. Nie polecam żadnego z tych środków, gdyż większość z nich jest to stara, wycofana stare wycofane metody, stare preparaty. Na przykład rutinoskorbin, to był lek, który został praktycznie wycofany w latach 74-75 ze względu na liczbę powikłań zakrzepowych, szczególnie u kobiet. W roku 92 w izbach lekarskich, kiedy jeszcze można było coś pisać, opublikowano duży artykuł, który wyjaśniał, że rutinoskorbin nie ma żadnych właściwości leczniczych i nie ma żadnych badań, które by kwalifikowały go do wprowadzenia do sprzedaży jako Preparatu y, przeciwgrypowego czy przeciwprzeziębiowego. To samo dotyczy zresztą podawania wapna. I minęło 20 lat, i znowuż obserwujemy nadmiar czy y, wręcz epidemię y, reklam, sprzedających czy y, y, nagłaśniających ten preparat. Podam jeszcze raz. Problem zakażeń wirusowych nie jest taki jak to. Opisywano w podręcznikach jeszcze przed 20 czy 30 laty, to znaczy, wirus wnika do organizmu, wchodzi do komórki i walka komórki z tym wirusem powoduje podniesienie temperatury i wszystkie objawy typu bóle mięśniowe, bóle głowy itd. Wirus wnika do organizmu, ale głównie w przewodzie pokarmowym zaczyna się rozmnażać i toksyny, które powstają, z uśmierconego wirusa i komórek po przejściu bariery jelitowej powodują te objawy. Innymi słowy, wystarczy brać mniej więcej dwie łyżeczki sproskowanego węgla medycznego co 5 godzin, rozpuszczone w jednej czwartej kliżanki yy, czy, czy szklanki w wodzie, pić to co 5 godzin, tak długo aż kubka będzie czarna, i potem jeszcze z, dwa razy. Natomiast jeżeli wystąpią objawy kaszlu czy podrażnienia górnych dróg oddechowych, wystarczy przepłukać sobie usta no, 3-4 razy dziennie otrzymanym w domu czy przygotowanym w domu kwasem jabłkowym. Nie polecam kupowania tego kwasu w sklepach rozmaitego rodzaju, ponieważ są to syntetyczne najczęściej preparaty, nie wiadomo co i jak to zostało stworzone. Przypomnę, że spirytus nawet w tej chwili sprzedawany jest z karbolu, a nie ziemniaków czy zboża. <laughs> Wracając do tematu, płukanie powinno się odbywać co najmniej 2-3 razy dziennie w ten sposób jak płukanie gardła przy normalnym myciu zębów. Czyli co najmniej 10-krotnie należy przepuścić powietrze, wciągając nosem i wypuszczając powoli gardłem, dlatego że ważny jest czas oddziaływania. Preparatu, czyli tego kwasu, na ścianki tylną gardła. Udowodniono na podstawie badań izotopowych, że większość wirusów, jeżeli wchodzi, to wchodzi przez y, tylną ścianę gardła ten języczek tak zwany. Czyli preparat wirusobójczy, czyli bakteriobójczy, musi tam dostatecznie długo trwać. Jeżeli stosujemy tylko atomizer i aerozole, to spłukanie, popicie. Herbatom czy przełknięcie śliny niestety już likwiduje ten kwas. Czyli trzeba co pół godziny, dziesięciokrotnie co najmniej prysnąć, żeby stężenie utrzymać jakieś tam. Bakteriobójcze czy wirusobójcze. Stosowanie sporadyczne czy krótsze niestety mija się z celem, nie daje spodziewanego efektu. Oczywiście można. Przyjmować węgiel także w okresie późniejszym, czyli na przykład po, w następnym dniu choroby, ale efekt w ten czas jest dużo mniejszy, bo część toksyn już wniknęła do organizmu. Najlepsze efekty uzyskuje się, jeżeli się zacznie stosować tą kurację węglową od razu w pierwszy, po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Proszę Państwa, od 1974 roku obserwujemy upadek oświaty w Polsce my nie zastanawiamy się czy nie zastanawialiśmy się w jaki to sposób i za co banki city pożyczyły nam pieniądze tak zwane pożyczki gierka otóż były dwa cele główne pierwszym celem to było likwidacja pojęcia narodu w 1972 roku skreślono pojęcie naród z dowodów osobistych i drugim celem to była przeprowadzona w 1974 roku pierwsza reforma oświaty, która wycofała historię, y, część polonistyki y, ze szkół zawodowych. W związku z tym, że 80% społeczeństwa w Polsce kończyło szkoły zawodowe, czyli pozbawiono je tożsamości. W tym samym czasie zaczęto obniżać poziom nauczania szkół wyższych. Na początku, po y, wojnie zaraz, nauki medyczne w y, akademiach medycznych trwały 8 lat. 6 lat nauki i 2 lata stażu. Potem stopniowo zaczęto re przeprowadzać redukcję przedmiotów, głównie teoretycznych. Dlaczego? Bardzo prosto. Jeżeli taki adept Koły medycznej nie zna mechanizmów działania, a się uczy na pamięć tylko i wyłącznie danych leków, to nie jest w stanie potem rozróżnić jednego preparatu od drugiego i każdą głupotę przyjmuje jako wybawienie, jako y, rzecz objawioną i stosowaną w praktyce. Mogę przytoczyć całą masę takich przykładów, na przykład stosowanie statyn w medycynie. Nie ma żadnych Dowodów z chemodynamiki, że taki preparat na cokolwiek działa. Wręcz przeciwnie, mamy dowody epidemiologiczne, jak i naukowe, doświadczalne, że przyspieszają w niektórych przypadkach zawały mięśnia sercowego, czy wręcz powodują ślepotę. Pomimo tego, są stosowane i wszystkich reklamówkach przemysłu farmaceutycznego są opisywane jako rewelacje. Otóż do lat 80. Posiadaliśmy jeszcze w akademiach medycznych naukę fitoterapii. Wychodziły podręczniki wydawane przez Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich o ziołolecznictwie i każdy lekarz musiał zdawać z tego egzamin. Obecnie ten przedmiot został skasowany. Generalnie od 20 lat praktycznie ziołolecznictwo nie istnieje w pojęciu y, akademii medycznych przemianowanych na uniwersytety. Teoretycznie uniwersytet powinien podnieść poziom nauczania. W praktyce jednak zmieniono tylko nazwę i diametralnie czy generalnie obniżono poziom nauczania. Redukcja godzin nauczania poszczególnych przedmiotów sięgnęła już ponad tysiąc, czyli praktycznie skasowano jeden rok. Nie mówiąc o tym, że zlikwidowano także częściowo staże, y, zmieniono system staży, zmieniono y, konieczność dokształcania się po y, skończeniu studiów. Przed specjalizacją dawniej każdy taki adept musiał napisać co najmniej dwie prace opublikowane w wydawnictwach medycznych. Obecnie wystarczy, że wygłosi pogadankę w swoim kręgu. W związku z tym, że żeby przygotować jakąkolwiek pracę naukową, która by została przyjęta do wydawnictwa, musiał przeczytać co najmniej z 50 prac na dany temat. Obecnie tego wymogu nie ma. W 1996 roku na konferencji w Berlinie już po zajęciach koledzy z Holandii ostrzegli mnie, że będzie w Polsce prowadzony system medyczny na pierwszym poziomie, czyli felczerskim i obecnie widzimy wyraźnie, że kolejni ministrowie robią wszystko, żeby jak najszybciej ten przedmiot, ten poziom wprowadzić. Temu służy między innymi wprowadzenie procedur, temu służy wprowadzenie sieci szpitali, temu służy zlikwidacja polskich czasopich medycznych, a było ich ponad 2000 z nakładem ponad 10 milionów. Obecnie nie ma polskich czasopism medycznych, dlatego że nawet izby lekarskie sprzedały swoje biuletyny jakimś tam wydawnictwom. Oczywiście wydawnictwa żyją z reklam i wprowadzają to do obrotu, za co zostały dopłacone. Już w 1992 roku y, naczelny redaktor jednego z najważniejszych kiedyś firm medycznych, British Medical Journal, podał, że nie ma możliwości znalezienia recenzenta który byłby zaakceptowany przez producenta danej leku czy danej yy, preparatu medycznego. W związku z powyższym stworzenie podziału na czasopisma recenzowane i nierecenzowane jest fikcją literacką. Dlatego, że na przykład w, 1000, w 2009 roku zmieniając definicję epidemii, grypy, na dwunastu ekspertów aż dziewięciu pracowało dla firm farmaceutycznych.